No dobrze, no to co? Panowie, to sprawdźmy się może. Nie, przebijamy po masa. Krok numer jeden. Zatykamy nos. Zatykamy nos. Po co jest ten spektakl? Wszystko zaczęło się od egzaminu szkolnego. Dostaliśmy zadanie od... zadanie, pytanie od naszego pedagoga. Kto jest bohaterem naszych czasów? I to była moja odpowiedź, że bohaterami naszych czasów są ojcowie. Bo jeżeli nie są w centrum uwagi, albo to jeżeli nie na nich skupia się dyskurs, to powinien być. Było to takie trochę postawienie sprawy na przekór. Ja chciałbym z tobą pogadać. Czasami jak jesteśmy blisko z Martyną, razem, to wiesz, to czasami, no wiesz, jak leżymy czy coś, to chciałbym z tobą pogadać, jak wiesz, po prostu, żebyś mi tato po prostu powiedział. Jest takie rzeczy, że wiesz, seks. No. Tak. No, tak. Dobrze, że pytasz, bo ja mam dużo większe doświadczenie w tej materii. Ale to jest proste. Proste. Właściwie. No wiesz, tak ja musi tak, się dziać. Ja tylko tak wiesz, chciałem, żebyś powiedział. Tak, no. Ona, ty musi się po prostu wydarzyć. No właśnie, więc. Dużo musi się dziać. Kołyszesz listek na wietrze. Luźna miednica. Ale ja nie wiem. Nie, poczekaj. Źle. No to nie jest tak. To nie jest tak. No, luźna miednica. Ja nie chcę, żebyś mi. Tak... Spokojnie. O! Falujesz. Falujesz. Okay. Rozumiesz? Tak. No, na pewno rozumiesz. Rozumiem. Rozumiesz? Tak. Ale ty sobie ze mnie nie żartuj. Nie, ja tato nie żartuję. Po prostu. Nie żartuj sobie ze mnie. Nie żartuję, tato. Nie. Ja chciałem, żebyś powiedział, jak wiesz. Po prostu. Odważnie. Do przodu, hej. Pocierasz ogień, krzesiwo, tato, ale nie o to ogień, ciepło, fast charging, kurwa, dobra tato, daj spokój, ja już mi, wiesz, miłość. Tak? Miłość? Tak. Prezerwatywa, tak. Tak. Dobra. Tak. Tato. Ona też. Ona też, okej. Okay. Podwójne zabezpieczenie. Zabezpieczenie. Tak! Ten spektakl jest po to, żeby oni stali się bardziej w centrum uwagi. A zbierając inspirację tego spektaklu i razem z chłopakami zresztą, próbując wniknąć w temat, bardzo często natykaliśmy się na komentarze w ogóle, na fora dyskusyjne zakładane przez młodych i prowadzone przez młodych ojców. I w zasadzie był to wspólny mianownik dla wszystkich, że jako mężczyźni, którzy chcą się zaangażować w rodzicielstwo, już nie tylko przez swoje małżonki, najbliższą rodzinę, ale też generalnie przez społeczeństwo, przez lekarzy, z którymi przychodzili ze swoimi dziećmi, w każdych takich sytuacjach są stawiani na drugim planie, na marginesie wręcz. Więc może nie chodzi o to, żeby byli bohaterami w rozumieniu hero, ale raczej, żeby byli protagonist w tym sensie. Potem na rodzinę. Szpital imienia Matki Polki, skrzyżowanie Matki Polki prostopadłe do Baczyńskiego.
Przyjeżdżam chwilę... Przyjeżdżam po czasie. Wchodzę do środka, strasznie jasno. Jasne, białe ściany, brudne od rąk. I jarzeniówka. Migocze. Strasznie daje po oczach. No, co widzę. I tam jest taka pielęgniarka. I ona nie wymawia R. Mówi takie y. I ona mówi do mnie: proszę mi go oddać. Niezależnie od tego, jakie to są czasy, dobrze jest być ojcem, który zrobi wszystko, żeby to dziecko było szczęśliwe. Baczność! Kolejno odlicz! Raz, dwa, trzy, pełny! Czy chcemy być ojcami? Myślę, że chyba żaden z nas na to pytanie nie znał odpowiedzi przed spektaklem. Może każdy miał jakieś przypuszczenia albo jakieś odczucia, którym może nie poświęcał uwagi. I myślę, że bardzo pracowało w nas to pytanie przez cały czas. Myślę, że też zasilało ten proces. I myślę, że to się zmieniało. Myślę, że na przykład Mateusz na przykład Mateusz po zrobieniu tego spektaklu, czy w trakcie, stwierdził, że już może być. A nie było to chyba u niego jasne na początku. I myślę, że my wszyscy tak mamy, że w jakimś sensie na to pytanie nas ten spektakl otworzył. Proszę Państwa, dzieci. Państwo mnie spytacie, co ja mogę powiedzieć na temat dzieci. No i się okazuje, że niewiele, no bo co ja powiem, że... Lubię dzieci. No, to się od razu zrobi jakoś nieswoje, prawda? Ale powiedzcie mi, jak to jest, że kobiety mogą się tak rozpływać? O, jaka śliczna dziewczynka, jaka podobna do mamusi. A jakby facet tak zrobił? O, jaka śliczna dziewczynka, jaka podobna do mamusi. No, wiecie, chyba że towarzystwo jest męskie, prawda? To wtedy takie tematy nikogo nie dziwią. Tak jak na przykład ostatnio. Spotykam kumpla i szybkie piwko naprzeciwko. Wchodzimy do baru, zamawiamy, siadamy i zaczynamy rozmawiać o amnezji dziecięcej. I mówię mu tak. Pierwsze wspomnienia mamy z 4. względnie 3. roku życia. A on mi na to... Ty, stary... A widziałeś cycki, jak byłeś mały? Jeśli mówimy o kwestii ojcostwa, to jakimś takim punktem wyjścia było pytanie, czy da się do ojcostwa przygotować. Stąd też wybór aktorów, młodych mężczyzn, którzy już, powiedzmy, mogliby być ojcami, zważywszy chociażby na wiek ich ojców, kiedy oni się rodzili, ale jeszcze nimi nie są. I mogą sobie, mogą się już do tego przygotowywać, albo przynajmniej myśleć o tym, jak to zrobić i postawić sobie pytanie, czy w ogóle da się przygotować do ojcostwa. I chyba też jakby na tym pytaniu jakby cały ten proces się zakończył. Jakieś takie odpowiedzi, że wiadomo, że się nie da, ale i tak trzeba to robić. Męsko siła i odwaga! Męsko siła i odwaga! Podstawowa to zasada! Podstawowa to zasada! Masz być twardym skurwysynem! Masz być twardym skurwysynem! Duma honor jest tym płynem! Duma honor jest tym płynem! Napij się go, drogi bracie! Napij się go, drogi bracie! Poczuj moc ogromną w bracie! Poczuj moc ogromną w bracie! Ojciec jest autorytetem! Ojciec jest autorytetem! Żelaznych zasad szkieletem! Żelaznych zasad szkieletem! Szeregu frontem do mnie zbiórka! Baczność! Spocznij.
Spocznij. Czy jestem zadowolony z tego spektaklu? To nie jest, myślę, dobre pytanie. Tak chyba mam, że za każdym razem, jak patrzę na wyreżyserowany przez siebie spektakl, etiudę, egzamin, to zawsze czuję jakiś niedosyt i mam wrażenie, że może być lepiej. Dziękuję.